Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją artykułu 32 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, który stanowi, że w stosunku do dłużnika nie stosuje się przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych. Zdaniem Trybunału prawo do sądu wyrażone w artykule 45 ust. 1 Konstytucji nie może zostać ograniczone w postaci zamknięcia przez ustawę drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności i praw konstytucyjnych. Ograniczenie dostępu do sądu może przejawiać się w sposób pośredni, tak jak to się dzieje właśnie w tej sytuacji, na skutek barier ekonomicznych. A przyjęte w artykule 32 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego rozwiązanie jest skrajne, nadmierne w stosunku do celów, którym służą koszty postępowania, a przez to niezgodne z określoną w artykule 31 ust. 3 Konstytucji zasadą proporcjonalności. Usunięcie treści artykułu 32 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego spowoduje po prostu zastosowanie reguł ogólnych wynikających z ustawy o kosztach w sprawach cywilnych, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zarówno w stosunku do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i do tych, którzy są osobami prawnymi. Z tych względów Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej opowiada się za przekazaniem projektu do dalszych prac. Dziękuję bardzo.